to był dobry rok dla spółki. Pierwsze półrocze było takim okresem wychodzenia z problemów. Już po pierwszym półroczu mieliśmy pozytywne wyniki w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy niestety jeszcze no po pierwsze cierpieliśmy ze względu na odpisy, które musieliśmy zrobić. Ta końcówka już w ogóle była bardzo ciężka. To jeszcze na dodatek nie mieliśmy porozliczanych kwestii związanych z dawnymi problemami, które mieliśmy na projekcie Opole, właśnie problemami z naszym głównym klientem, czyli Alstomem. I w tym roku udało się to wszystko że tak powiem, szczęśliwie zamknąć, więc po pierwsze udało nam się te stare spory rozwiązać finalnie z korzyścią dla spółki, po drugie udało się podpisać kontrakt Jaworzno, który jest dla, dla nas bardzo, bardzo istotnym kontraktem, oczywiście też kontrakt Polski jest, jest kontraktem też tegorocznym w efekcie, natomiast no, nasz zakres prac na Jaworznie jest o wiele większy i tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za całą tą inwestycję jest to najbardziej sprawny blok energetyczny. Może nie tak duży, bo, bo Opole to dwa bloki po 900 MW, ten nasz to 910 MW, ale za to najbardziej o najwyższej sprawności, o najniższych, o, o naj, najbardziej wyśrubowanych parametrach emisyjnych najmniej niekorzystny dla, dla środowiska. Także to są takie duże rzeczy, które udało się osiągnąć. Wyniki, które już pokazaliśmy po trzecim kwartale, też dobrze wróżą na koniec roku, czyli powinniśmy ten rok zakończyć dokładnie tak, jak przewidywaliśmy. I to chyba też jest bardzo duży sukces spółki, że wróciliśmy na taką ścieżkę przewidywalności. Także, także to są te dobre rzeczy. To, czego nam się nie udało zrobić, no to nie udało nam się jeszcze do końca tak naprawdę zamknąć kwestii związanych z nowymi limitami gwarancyjnymi pod nowe, pod nowe kontrakty. Nad tym jeszcze pracujemy, ale wierzymy w to, że początek przyszłego roku już powinien tutaj też pewne pozytywne zmiany przynieść jeszcze